Hej, witam wszystkich. Zaczynamy, że dzisiaj nie będzie krótszy odcinek, ale lecimy dalej na zachód, jak pamiętam, i nie tylko. Na pewno tu będę chciał ruszyć. Tu już widzę, że chłopaki jadą. No wciąż jest strach, że nas tutaj odetną, ale musimy wierzyć, że tak się nie stanie. Dokładnie. Jeszcze tutaj się rzucimy. Dla ojczyzny ratowania. Magdeburgię zaraz zdobędziemy, miejsce, gdzie Piłsudski sobie siedział. Nad Smyrem stoi. Właśnie, no bo w sumie to by się przydało zacząć klepać tutaj rzeczy. Nice! Oj, tak! Dobra, wywalone. Tam nic nie zrobił. Jak już Ukraina padła, to tutaj się nic złego nie stanie. I poproszę połowę dywizji już teraz rzucić tutaj. A, dobra, czekajcie. Wy. I wy. Obróć ciebie, ty zostajesz. Grodno samo się nie obroni. Dobra. Idziemy na Pragę, żeby Austriaków ratować. Jak bardzo źle mają Austriacy? Dadzą radę jeszcze. To jest za dywizję z Maroka, okej. Ty lecisz tutaj, póki tam się nie przybyło. Chociaż oni już przybyli, dobra. Gotów do wymaszerowania! Nice. Ile tym Niemcom brakuje? Halo, Berlin wam padł. To jest za mało. Dobra, ty lecisz tędy na Gorlitz. To musimy poniszczyć te tereny. Zabezpieczyć je w sensie. Poniszczyć, już bym chciał niszczyć. Już się pograniu przeciwko Niemcom hun we mnie odpala. Hun, tak. To się śmieje, że to... Niemiaszki przecież nazywali wszystkich niecywilizowanych hunami. Właśnie, tu po lesie mamy. Tu mamy część Wołynia. To nam Litwini zarąbali, serio? Niech se sami tego bronią. To było moje. Inaczej. Litwini. Okej. Sami tego chcieliście, ja jestem już zirytowany wami. Ja was potrzebuję. Tutaj. No ja was potrzebuję.
Dobra, co ja będę chciał? Maklemburgię na pewno. Lecimy dalej. Boże, jak się Niemcy posypali jak dom z kart nagle. A to pewnie przez ten desant mówię. I myślę, że nie tylko, bo w sumie też tu mogli... Ej, oni tu mogą być uwięzieni. Tam mogli polecieć ratować Ententę. By się zgadzało. W ogóle to jest pojebane. Ile oni mają dywizji w sumie? Się odjebało. Finlandia ma 0. 50. What? Ile wy macie? 18. Dobra. Jestem w stanie uwierzyć, że się tak wypalają, że już nie mają. Niemiaszki. Zawiadłem się na was. Nie, dobra, śmieję się, no. Jak tak powiedział, to by... Dobra. Irytowali mnie właśnie. Lecisz tędy. My ty tutaj, ty tędy. Nie wiem, co im nie pykło tym Niemcom, ale nie przejmuję się tym. Dla nas to lepiej. Zambija, cholera, raz. Dobra, tędy. Austriacy nie odbił nawet swojego miasta teraz, co tak słabi. Dobra, lecimy. Zebraliśmy trochę punktów. Wrzucić trzeba generała jakiegoś dobrego. Kurde, kogo innego. Czyżby Niemcy zaczęli myśleć i przegrupowywać się? Dobra. Ja potrzebuję Turingii. A jak dają, to biorę. Dobra. Ładnie. Dobra, ty lecisz tutaj. Ty tak samo tu pójdziesz. Wy lecicie... Dobra, ty nie musisz tam lecieć, ty możesz tu lecieć. Jest całkiem. Ach, Polska. Dobra, tutaj potem. Idzie dobrze. Mm.
Ej, w sumie ta piosenka mega pasuje. Austria jak wredna brzmi, a Westpolaka by kiep. Ej, idealnie. O, jest nas... Dobra, tędy, tędy, tędy. Jest ta zmotoryzowana. Tu utknęła, dobra. Zdawało mi się, że więcej ich posłałem po prostu. Czy Francuzi też mają takie problemy i nikogo tu nie mają? Serio? To jest mega dziwne, co tu się dzieje. No, oni nie mają obie strony dywizji. Albo biegają, albo nie wiem co tam. Chyba, że oni tak się tutaj na zachodzie naparzają. Francuzi wciąż nie odbili Paryża, wciąż. Ile jeszcze tym Niemcom brakuje? 50, dobra. Hamburg padł. A mogę tędy wjechać im, czy niezbyt? Mogę. Lol, to po co oni się tam bronią w ogóle? W ogóle nie rozumiem tego, co oni odwalają. Dobra. Dobra, o, dobrze, że nas wypchnęli. Atakujcie, atakujcie. Jest dobrze. Jest, dobra, niech to się przetwarza, ja zaraz będę. No dobra, jesteśmy z powrotem, widzę, że rzeczywiście to wszystko upada. Nie wiem, co oni odwalili, ale jedziemy dalej. A, wiem chyba. No tak. Niemcy uciekają. Nice. Zobaczymy, co się z nimi stanie, bo oni różne mają ścieżki. Mogą być niepodlegli? Albo podlegli. Albo być anektowany w sumie. O! Kwestia Ukrainy się zrobiła, dobra. Bierzemy. Chyba tylko tyle możemy, co nie? Ta. O Boże. Jak jesteśmy śmiesznie wbici. Dobra, no to... Chyba nic więcej nie można, bo już wszyscy wszystko wzięli. Znaczy tam jeszcze Ruscy są w sumie, ale Ruscy to widzę, że biorą swoje. Dobra, to byłoby na tyle w tym razie. No tak, Ruscy Finlandię anektowali w pełni. Gotów, dowódco! Gotów! Gotów! Baczność! O, Pinsk zdobyliśmy w ogóle, lol. To w ogóle nasze już tereny.
To nie będzie można sklejmować tak swoją drogą. Ja nie wiem, jak to zrobić dobrze. No. To jest ciekawe, Marako ucieka. No dobra, weźmy... Wyjedzie się na Frankfurt. Dobra, Niemcy już prawie zdechli. Ryga padła, powiedzieć. Czy Austriacy teraz dadzą radę? To jest dość ciekawe. Co my potrzebujemy tak naprawdę? Mamy pewne opcje. Ja bym chciał zrobić pewne opcje. Ale chyba na nic nas nie stać. No. Dobra, na nic nie stać, to robili co chcieli. Niestety tam w wschodniej części nie zabezpieczyliśmy sobie strefy naszej. Najwyżej zrobimy wojnę z ruskimi. A wiem, że wielu z was by się ucieszyło na ten. Ile tych Niemców jeszcze zostało? Ja się pytam, ile tych Niemców jeszcze? 59%, no tak. Dobra. Jeszcze chwila i jeszcze moment. I zrobimy co chcemy chyba. Dobra, lecimy bezpośrednio na Stuttgart. A więc padło. Dobra, co ze mną się bije o to, serio? Chcecie się bić, ziomek, o to? Ja tak łatwo nie odpuszczę, szczególnie, że chcę marynetkę z Niemiec. Czy Ruscy zarąbali środek Niemiec? Tak. No jeszcze Saksonię chciałem, weźcie mi, dajcie ją. Serio, więcej nie możemy? No w sumie z tego zrezygnował i wziął... nie ma floty. Patrzę, co by można zrobić, jeszcze namieszać. A, nie możemy teraz, super. Dobra, Francuzi, wam nie odpuścimy. Nasze jest nasze. Dobrze, i teraz tak. Ponieważ terenów już żadnych chyba nie możemy wybrać. Tak mi się wydaje.
Możemy jednak, możemy. Będę chciał... A dobra, może nie możemy. Ja będę chciał na pewno strefę zdemilitaryzowaną tutaj. A nie mogę też, super. Dobra, więcej punktów już widzę, nie uzyskamy, nikt nie ma więcej. Boże, jak ta Polska dziwnie wygląda. Jest po to, że będziemy negocjować. A wam mówię. My możemy opuścić w ogóle frakcję teraz? Nie. Szkoda. Czyli będzie trzeba pokombinować jeszcze. Ej, aż dajcie chwilę, chcę zapisać i zobaczyć, co to jest, bo... liczy nas inaczej niż powinno. Jestem mega ciekaw tego. Mega. Tu możemy budować, ale to na razie nie. O, Brześć możemy, ale musimy uspokoić go. Dobra, zróbmy to i zobaczymy, co to będzie. Myślę, że nic nie będzie, bo to jest popsute moim zdaniem i tyle. No i to może być dla mnie. Nie jestem papetem. Akurat was to chcę podbić. Dołączyliśmy do czerwonych. Jeszcze jesteśmy PWS-em i socjalnym... Ej! To jest dobre! To jest mega dobre. Dobra, zobaczmy w takim razie. Dobra, będą kolejne odcinki, to już wam gwarantuję z tego, bo to jest powalone. Na razie odmówimy im. Tak, na razie skupimy się na naprawie kraju. Chcę zrobić to. Okej. I tego nie możemy, rozumiem, okej, robić. No, pruska Saksonia nie może być z nami. No zaraz, my to zdobywaliśmy, oddawać mi to. To będzie... Tutaj nam się błąd wkradł wtedy i nie mogliśmy tego zająć, pamiętacie. To się z punktacją popsuło. Anulowałem, nie oddał, więc to jest akurat nasze, Ruscy. Tyle. Kim wy się tam jeszcze lejecie? Z niedobytkami. Zaraz. Oni nie mają dojścia, to ten dy... A, kurwa, to jest kociołek wielki. Wy macie... Boże. Auster zajmująca Szwajcarię, to będzie ciekawe. Tu żeś ty za pani. Za tobą idę, że za tobą. Wow. Ej, poszło nam całkiem. To ja chcę jeszcze pewne tereny. I od ruskich będzie trzeba ich, je też zająć. Dobra. Trochę naprawiliśmy i w ogóle jesteśmy na plus ze sprzętem, w tym karabinami, więc bardzo dobrze. To możemy ograniczyć. Możemy więcej myśliwców klepać. Myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. Widzimy się w kolejny, gdzie będziemy pewnie na ruskich lecieć.
A, no tak. Są pewne problemy. Zapomniałem o tym. Niech zgadnę, nie zdążymy. Nic nie chwycimy. Super. To jest taki błąd trochę, ale... Znaczy ja powiem wprost, ja to biorę, jak nawet jak oni wezmą ten, ale dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, muszę pamiętać tylko, żeby zarąbać to miejsce, bo ja im nie oddam, ja nie oddam. To jest, no chyba, że naprawdę będzie, że nie możemy tego skorować, w co wątpię mega. Powinno być chyba to i to do skorowania, dokładnie. To my to sobie pozwolicie, że weźmiemy, uczciwie. Ja to zdobyłem, a że waliło się coś w tej grze, to nie moja wina. Dobra. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, w tym będzie to już wszystko. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. A Ruscy nie mają tak łatwo teraz tak naprawdę, bo będą musieli z nami jeszcze tutaj walczyć. Już tutaj zrobili sobie północno-niemiecką federację, to jest ciekawe. Oldenburgiem ma Francja tylko i swoje tereny, ciekawie. O, Austriacy machnęli, jeszcze tylko powiem na koniec, podniowo niemiecką konfederację, czyli nie Bawarię jednak, co mnie zdziwiło. I w sumie się zaczęli odbijać, ale to już nie nasz problem, my z nimi nie jesteśmy w sojuszu. To jeszcze raz do następnego, przypominam, lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie, hejo!